Paweł Donsbach, hej, kochane, słodziutkie, milutkie, właśnie takie są koty. Tak zapewne myślicie, błąd! Te małe futrzaki skrywają w sobie prawdziwe zło, tylko czekają, by dać upust swoim wrodzonym dzikim instynktom. Oj tak, dziś pokażę wam prawdziwe oblicze tych przebiegłych, małych potworków. No, 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 no! Kiedy no, 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 no! No, I co mi zrobisz, myśli sobie ten mały opętany futrzak. Ale to dopiero rozgrzewka. Gdyby mogły, zniszczyłyby wszystko, co napotkają na swojej drodze. Patrzcie jednak na tego, to prawdziwe zło wcielone, tylko szuka powodu do walki, istny łobuz. Są i takie koty, które nie boją się niczego i to dosłownie nawet niedźwiedź im nie jest straszny. Zastanawia mnie tylko jedna sprawa. Co w tych futrzakach widzą psy? Jakby mogły, to by je zalizały i wytuliły, nawet gdy koty sobie tego nie życzą. To jakiś podlis? No co, nie ma co ukrywać, każda potwora znajdzie swego amatora.